Witajcie kochani, Tarot Eli Ela Uniewska. Zapraszam Was na czytanie z kart Tarota na czas pełni w Wadze i w zasadzie to jest też moment do następnego nowiu. Teraz mamy właśnie księżyc, który jest w pełni oświetlony słońcem, które oznacza świadomość. To, co właśnie chce się teraz zobaczyć w nas, czego na co dzień nie widać, nad czym może się nie pochylamy, bo jest głęboko w nas, bo oznacza emocje, uczucia, coś, co jest właśnie takiego zasiedzianego, coś, co może się teraz nawet uwolnić. Bo to zobaczymy, bo właśnie tym zobaczeniem i uświadamianiem też często uwalniamy. No więc teraz te dwa światła stoją naprzeciwko siebie, są w opozycji. Coś się właśnie uwypukla. To jest też moment, w którym nie tylko możemy coś dostrzec lepiej i zobaczyć, ale też możemy w tej przestrzeni, w której to się nam bardziej eksponuje, czyli w Wadze, a Waga to relacje, to nasze relacje z otoczeniem, to nasza relacja z nami samymi, to też te relacje takie romantyczne, intymne. I to jesteśmy my w tych relacjach, właśnie jak my się w nich czujemy, jak my się w nich odnajdujemy. Ale to jest też postrzeganie siebie pod kątem tego, jak widzą nas inni. Bo często właśnie my siebie oglądamy opinią innych, oczami innych. I będziemy właśnie teraz trochę może coś patrzeć w inny sposób, na coś patrzeć w inny sposób, coś widzieć inaczej niż my to widzimy od wewnątrz. To będzie takie zderzenie właśnie tego, co myślimy o sobie z tym, co myślą o nas inni. To jest też dostrzeganie czegoś z różnych punktów widzenia, bo Waga właśnie ogląda coś z tej perspektywy kogoś innego. To jest taka wyrozumiałość. Wyrozumiałość to jest takie właśnie patrzenie tym rozumieniem, bo oczywiście Wagą opiekuje się Wenus. Wenus jest w tej chwili w rybach. I właśnie jest taka pełna uczuć, pełna takiego też rybiego rozmarzenia, chęci rozumienia, poświęcania się dla innych. I myślę, że ta Wenus będzie też w takim rozumieniu zabezpieczania czegoś, żebyśmy... No nie wiem, czy słyszycie tą rozmowę ptaków, które może się trochę kłócą nawet ze sobą, ale być może właśnie to będzie rozmowa, w której czegoś się dowiemy o sobie, dzięki temu właśnie, że będziemy w niej uważnie uczestniczyć. Uważnie, czyli będziemy chcieli coś zobaczyć, coś usłyszeć. Na ascendencie jest byk, którym też się opiekuje Wenus, więc Wenus tutaj króluje. A byk to jest stałość, to jest chęć zabezpieczania, to jest chęć bycia bezpiecznym gdzieś na jakimś terenie, gdzieś w jakiejś relacji. Chcemy właśnie poczuć się pewnie i budujemy tak te relacje, żeby właśnie czuć się sobą. Bo Słońce jest w baranie, a baran to jest to poczucie siebie, to takie jestem, to jest badanie też swoich granic, gdzie się zaczynamy, gdzie się kończymy. I teraz w tle słyszymy znowu karetkę. I myślę, że to jest moment właśnie leczenia czegoś, uzdrawiania, dotykania chorych miejsc, takich toksycznych, takich niechcianych.
I właśnie być może, że cała ta pełnia odbywa się i księżyc jest w szóstym domu, czyli w przestrzeni, gdzie dbamy o zdrowie, o codzienność, o taką harmonię w tej codzienności. Pozbywamy się toksycznych nawyków, przyzwyczajeń, które nam nie służą. I myślę, że właśnie będziemy to teraz mieli możliwość bardziej zrobić. Pozbyć się niechcianych kilogramów, pozbyć się niechcianych nawyków, niezdrowego stylu życia, bycia, ale i myślenia, bo to jest też higiena nie tylko ciała, ale higiena umysłu, higiena ducha, czyli takiej zgodności ze sobą, higiena w emocjach, wyrzucania wszystkiego, co nam nie sprzyja. I dbałość o właśnie ten przepływ w emocjach. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch, ale to oczywiście można odwracać na różne strony, bo jeżeli jesteśmy w zgodzie ze sobą, to nasze ciało nie choruje. To nasze ciało jest zdrowe. I właśnie pełnia jest momentem, od którego teraz będzie się zmniejszał ten księżyc. I wraz ze zmniejszającym, ubywającym księżycem możemy ubywać tych niechcianych, toksycznych z nas rzeczy. Więc to jest dobry czas na detoksyzację, detoksykację, na to, czego nie chcemy u nas, w naszych relacjach ze sobą, z innymi. To jest czas na omówienie tego wspólnie, na zobaczenie tego wspólnie, na uzdrawianie czegoś, co jest niefajne, niedobre dla nas. Więc czas oczywiście mówienia o relacjach, myślenia o relacjach, w kontekście relacji, ale zawsze możemy zacząć od siebie i zobaczyć, co w nas nie działa, albo co dla nas jest niedobre w tych relacjach, w czym chcemy być właśnie spójni ze sobą. Mówmy o tym, opowiadajmy, myślmy o tym. To jest właśnie ten czas. I karty właśnie będą dopowiadać nam, co w naszych relacjach nie działa, co możemy zmienić, na co mamy się otworzyć, na co mamy uważać. Zapraszam Was do czytań prywatnych, osobistych, bo one teraz, właśnie zwłaszcza kiedy rozpoczęliśmy nowy rok astrologiczny, dużo nam podpowiedzą. Dużo opowiedzą o energiach, które się zmieniły, bo przecież Słońce jest w Baranie, pamiętajmy, tutaj zaczyna się życie, tutaj zaczyna się od nowa coś, więc i my możemy coś rozpocząć, odejmując z naszego życia po kolei to, co nam nie służy, to, czego już nie chcemy, a włączając od razu proces wdrażania nowych nawyków, które chcemy, żeby zaistniały w naszym życiu. Więc bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życząc Wam dobrego czasu, dobrej pełni i no idźmy do czytania, zobaczymy, co na to karty i właśnie na ile my możemy skorzystać z tych podpowiedzi, na ile jesteśmy też otwarci na tą rozmowę z Wszechświatem. Wszystkiego dobrego, kochani. Witajcie, drogie wagi, na czytaniu z kart Tarota, na pełnię w Waszym znaku. I tutaj widzicie karty Tarota. Rozłożyłam kart symboli Katarzyny Miller i Janny Olekszyk, bo myślę, że Wszechświat porozumiewa się z nami właśnie za pomocą symboli. One nam się śnią. One przychodzą do nas w postaci słów, które z czymś kojarzymy w odniesieniu do przeszłości, do przeszłych zdarzeń, do naszych przemyśleń. I właściwie to są bardzo osobiste skojarzenia. I tutaj dla Was jest to korona. I co by nie pomyśleć, no jest synonimem potęgi, splendoru, jakiejś wyjątkowości, władzy, takiego wyróżnienia, bo przecież
Nie każdy ma coś takiego, czy w historii rodowej, czy jako wyjątkowy przedmiot, który no jest drogocenny, jest ozdobą, ale jest też oznaką przywództwa, ogromnej władzy. Jest to na pewno coś, co wyróżnia spośród innych, wyróżnia z tłumu. Są to oczywiście też marzenia o byciu kimś takim wyjątkowym, kimś, kto ma właśnie tę władzę, lub w takim rozumieniu marzeń dziecięcych, kimś, kto może spełniać wszelkie zachcianki swoje i życzenia. I właśnie tutaj widzę taką dziewczynkę, taką księżniczkę, która właśnie ma możliwość spełnić być może jakieś marzenie. I niekoniecznie ono musi dotyczyć właśnie jakiejś władzy lub wyróżnienia się, ale być może właśnie jest to takie marzenie dziecięce, takie naiwne, ale dla wielu też może po prostu oznaczać dumę. I tutaj właśnie przyszła mi na myśl tatowa cesarzowa, która jest właśnie taka dumna z siebie, ze swoich dokonań, zauważa siebie i jest właśnie taka wyróżniona sama dla siebie, jest widoczna przez to, że docenia siebie. I droga wago, myślę, że dla ciebie jest to właśnie zachęta do tego, żeby marzyć, żeby spełniać marzenia, żeby inspirować cię do większej ambicji i właśnie tych takich śmiałych marzeń o bogactwie, o władzy, ale też do takiego rozwoju osobistego, do pracy nad sobą, do myślenia o sobie właśnie jako o kimś wyjątkowym. Bo tutaj czuję to poczucie własnej wartości, które rośnie. I myślę, że wiesz, kim jesteś, że jesteś dumna z czegoś, co zrobiłaś, co zrobiłeś, że wiesz, co potrafisz, że zasługujesz na uznanie, szacunek, na takie wyjątkowe traktowanie. Bo sama siebie właśnie w taki sposób doceniasz i traktujesz i szanujesz. Myślę, że to jest moment takiego zauważenia i docenienia siebie. Dowartościowanie. To jest słowo, które mi tak bardzo przyszło do głowy. To jest też pokonanie jakichś lęków, władza nad sobą, uświadomienie sobie właśnie własnej siły i mocy, bo następne karty, właśnie karty Tarota, mówią o takiej odwadze, mocy, bo jest tutaj król różdżek, czyli król buław, który ma w sobie dużo odwagi, ma ogromną energię, to jest wulkan mocy. Król ognia to jest ogień ognia. To jest taka niepohamowana niczym energia, odwaga. Tutaj oczywiście widać, nawet dominuje ogień, czerwień. To jest właśnie ta widoczność, to liderowanie. To jest być może też spotkanie takiego człowieka na swojej drodze, który nas do czegoś popchnie, zapali. I właśnie przez odkrycie własnej mocy, przez to docenienie, zauważenie siebie, też jesteśmy zauważalni na zewnątrz. I tutaj właśnie w nasze życie może wkroczyć ktoś taki bardzo mocny,
taki energetycznie ściągający też uwagę. Mocny przyciąga mocnego. Tu jest duża siła oddziaływania. I tutaj są uczucia. To jest w ogóle energia bardzo też seksualna, bo jest energia sześciu pucharów, które tutaj się dopiero zaczynają wypełniać, ale to jest w ogóle energia skorpiona. To jest słońce w skorpionie. Więc taka duża uczuciowość, namiętność, wybuchowość w takim sensie, że tutaj coś bardzo mocnego do Was przychodzi, takiego ekscytującego, ale jednocześnie układającego coś, bo ta sześć kielichów jest taką energią bardzo piękną, równoważną, taką energią środka, taką harmonią, która właśnie przez to się dzieje, przez to właśnie, że Wy od środka zaczynacie rozkwitać, zaczynacie bardzo siebie dostrzegać, jesteście też dostrzegani na zewnątrz. Tu właśnie robi się taka harmonia. Być może tutaj jest jakieś przypomnienie, jakiś powrót z przeszłości. Tutaj coś się wypełnia, co było niedopełnione. Te kielichy właśnie zaczynają ożywać. One właśnie dopiero teraz napełniają się życiem. Tak jakby z wiosną przybyła jakaś wiadomość, przybył właśnie jakiś rycerz na koniu, na którego wiadomości wyczekiwałyście, drogi wagi. I to oczywiście może dotyczyć uczuć, może też dotyczyć wielu innych sfer. Właśnie wiosna teraz nas obudza. Tutaj właśnie czuję takie pobudzenie, obudzenie w Was i na zewnątrz Was. Tak jakby coś, co chciało już dawno być może wejść do Waszego życia, zależało bardzo od Was, właśnie od Waszego stosunku do Was samych, do przepracowania czegoś w sobie, do wyprostowania się, do podniesienia głowy właśnie do góry, bo tak się nosi koronę, właśnie z dumą. I czuję tutaj taką energię, wiem, kim jestem i wiem, czego chcę. I to, co robię, robię z wielką pasją, to sprawia mi dużą przyjemność. I ta życiodajna ręka, która trzyma te piękne kwiaty, z których właśnie jest to życie, to napełnianie tych kielichów, to jest Wasza ręka, czyli od Was to zależy, moje drogie wagi, właśnie to napełnianie tym eliksirem życia, to jest napełnienie siebie, tym właśnie docenieniem, dowartościowaniem, zauważeniem siebie, świadomością, kim jesteście naprawdę. I to buduje Wam taką równowagę i harmonię w porozumieniu ze sobą, w porozumieniu z innymi. W Waszych relacjach właśnie dzieją się dobre rzeczy, układa się coś. Uzdrawia się jakaś przeszłość. Być może Wasz partner w jakiś sposób się też uzdrawia. Tutaj jest dużo takiej bardzo pięknie płynącej energii i Wy wzrastacie w tym. Wy liderujecie czemuś, Wy jesteście ważni, Wy tak się czujecie potrzebni, ważni, wytyczający jakiś kierunek. Być może zyskujecie w Waszych projektach, w Waszych pracach, w Waszych rodzinach jakąś taką kierowniczą rolę. Czujecie, że właśnie na Was skupiony jest wzrok, że Wy możecie czemuś nadać kształt, że Wy możecie zrobić coś, co będzie widoczne dla innych, zademonstrować coś, zamanifestować siebie. Bardzo piękna energia.
Ciekawa jestem, jak wy odczytujecie tę koronę, na ile z wami to jest spójne. Wszystkiego dobrego, drogie wagi, pięknej pełni. Witajcie, drogie skorpiony, na czytaniu z kart Tarota na pełnię w wadze. I użyłam tutaj do tego czytania, oprócz właśnie kart Tarota, jeszcze kart symboli Katarzyny Miller i Joanny Lekszyk, bo myślę, że właśnie dużo tutaj jest takiego porozumienia między nami a Wszechświatem za pomocą symboli. Symbolem jest oczywiście wszystko, słowo, obraz, piktogram, skrót do czegoś, co jest kluczem do rozumienia czegoś więcej. I oczywiście każdy ma z nas swój język symboli. Dla każdego z nas jest to bardzo indywidualna sprawa. A ja tutaj oczywiście postaram się zrobić to według tego, co przychodzi do mnie, według tych moich wizji, określeń, które są mnie bliskie, ale oczywiście jeżeli tutaj patrzymy na księżyc i wam się kojarzy ten obrazek lub sam księżyc z czymś konkretnym, to pójdźcie za tym. Natomiast właśnie ja tutaj widzę dokładnie ten moment, w którym jesteśmy w trakcie pełni. To jest kulminacja cyklu i tutaj właśnie widać ten księżyc w pełni. Tu jest też osiągnięcie czegoś bardzo konkretnego, bo w karcie Wszechświata, która kończy całą przygodę tarotową, jest ostatnią kartą. Ta kobieta, która jest szczęśliwa, że dobrnęła do końca czegoś, stoi na wadze, czyli na tym znaku zodiaku, który właśnie w tej chwili jest bardzo istotny. I myślę, że to jest moment kulminacji dla was czegoś, osiągnięcia czegoś, zakończenia czegoś. Ale jest to jakiś etap, który się zamyka i oczywiście on będzie początkiem do nowych rzeczy. I tutaj myślę, że u was jest troszeczkę taki wewnętrzny spór, może lęk przed tym, co będzie dalej. Może trzeba wziąć udział w jakiejś rywalizacji. Tutaj będziecie konkurować o coś, bo jest energia pięciu buław, a to jest energia często właśnie sporu, kłótni, jakiegoś konfliktu. Więc być może będziecie musiały o coś zawalczyć, czyli albo o formę tego zakończenia, żeby było dla was bardzo pozytywne, albo będziecie teraz, kończąc coś, musieli od razu rozpocząć walkę o coś nowego. Czyli tutaj nie ma odpoczynku, oddechu, tylko trzeba iść dalej. Może teraz zastanówmy się nad symbolem, jaki tutaj jest zapodany. Ten księżyc, który mówi o pełni, czyli o zakończeniu czegoś, o zauważeniu światła, takiego odbitego, czyli coś, co było w ukryciu, teraz jest doświetlone. To jest może odkrywanie czegoś tajemnego w sobie. To jest coś podświadomego, co teraz do was dociera. Księżyc to uczucia, to emocje, to są właśnie te przypływy i odpływy, to jest woda.
Wy jesteście bardzo uczuciowe, bardzo głębokie, więc myślę, że to będzie bardzo głęboki wgląd w jakieś emocje, w jakieś uczucia, być może w jakąś prehistorię, bo tutaj czuję właśnie takie zaglądanie do dzieciństwa, do jakichś dalekich wspomnień. Ale to jest takie bardzo wnikliwe spojrzenie, odtajemniczanie być może czegoś, żeby zakończyć jakąś historię, żeby znaleźć klucz do swojej historii, żeby coś odkodować, żeby móc pójść dalej. Dla wielu skorpionów to pójście dalej oznacza pokonanie lęków, bo księżyc też odnosi się do naszych obaw, do właśnie tego czającego się czegoś w mrokach nocy. Więc co trzeba pokonać taką odwagą lwa, bo mówimy tutaj też o pięciu buławach, a to jest lew i to jest Saturn w lwie. A Saturn oznacza zawsze jakąś przeszkodę. Pokonywanie czegoś w sobie. Jakieś przełamywanie barier. Jakaś sytuacja, w której możemy wreszcie coś zamknąć, zakończyć. By rozpocząć inaczej, coś nowego. Żeby móc zmierzyć się z czymś. Właśnie to pokonywanie to jest takie też stawianie sobie wyzwań. W ogóle tutaj jest takie to bardzo twórcze, takie rozmarzone, tak jakbyście planowały coś dalekiego, być może jakiś wyjazd, podróż, ewentualnie jakąś ogromną zmianę, taką odważną. I w tym jasno świecącym księżycu czuję taką pomyślność, takie ukoronowanie czegoś, taką nagrodę za odwagę. Oczywiście to będzie takie trochę zmaganie się ze sobą, być może z przeciwnościami, rywalizacja, być może nawet jakieś takie tarcie, konflikt, kłótnia, jak to wcześniej wspominałam, ale wywalczenie czegoś. To jest właśnie pokonanie w sobie jakiegoś oporu też, żeby wyjść z czymś na zewnątrz, bo świat jest czymś właśnie zewnętrznym. A księżyc czymś bardzo do wewnątrz. I to jest właśnie to spotkanie na szczycie. To jest ta kulminacja w tej pełni. To jest właśnie ta opozycja Słońca i Księżyca. To świadomość i podświadomość. I tak czuję, że dzięki pokonaniu czegoś w sobie, właśnie jakichś takich barier, pokłóceń, strachów, jakichś obaw, można dokonać czegoś wielkiego, takiego szerszego wglądu. Można poszerzyć perspektywę widzenia, też można zdobyć szersze grono odbiorców czegoś, albo można wyjść w ogóle z pomysłami swoimi, zaprezentować się gdzieś właśnie szerzej, dalej, gdzieś bardziej w świecie, gdzieś nie tylko
tu, w tym miejscu, w którym jesteście. Myślę, że właśnie jak zauważycie, że macie możliwość, że jesteście w stanie, że pokonacie właśnie w sobie te opory wewnętrzne, to okaże się, że jesteście zauważalni daleko, że macie daleki zasięg, że możecie właśnie coś zrobić w dużej przestrzeni i mieć dużo więcej do zrobienia, do powiedzenia. Będziecie bardziej słyszalni i widzialni. Czuję tutaj jakąś wygraną, jakiś wygrany konkurs, współzawodnictwo, w którym Wy zwyciężacie. Jesteście tutaj właśnie zwycięzcami. Jesteście w ten sposób też widoczni na zewnątrz, ale też sami zauważacie siebie i swoje możliwości od wewnątrz. Albo odwrotnie, przez to, że właśnie widzicie, że jest coś do pokonania, że spróbujecie o to zawalczyć. Pomimo właśnie takich obaw i strachów wchodzicie w to i dzięki temu wkraczacie w następny etap taki właśnie w tej drodze do siebie, że widzicie tę swoją odwagę, że urastacie sami przed sobą jeszcze bardziej i jesteście zachęceni do tego, żeby pójść dalej, otwierać się więcej, żeby właśnie zdobywać świat. I szczególnie właśnie ten czas tej pełni, aż do nowiu, będzie taki spektakularny dla Was. Może nie będzie najłatwiejszy, ale da efekt. Bo wróży tutaj sukces. Właśnie w tej komunikacji ze sobą, w pokonywaniu czegoś w sobie, co później przełoży się czymś na zewnątrz. I właśnie być może w tych kontaktach z innymi, w zdobywaniu czegoś, w wykraczaniu poza własne ograniczenia. To jest pokonywanie samych siebie. I to jest też dokonanie, które będzie widoczne czymś zewnętrznym. Właśnie manifestacją czegoś, co potraficie, jakieś umiejętności Waszych odczuć, uczuć, które macie w sobie, właśnie pokazywanie ich na zewnątrz, uzewnętrznienie czegoś, co wyzwoli Was właśnie ze strachu i da odwagę w uczestniczeniu właśnie w rywalizacji, w takim bardzo odkrytym pokazywaniu siebie. To jest coś takiego jak wystawa dla artysty, publiczne wystąpienie, jakaś przemowa do tłumu w sprzyjających okolicznościach, ale to jest podszyte obawą i strachem, bo być może dawno tego nie robiłyście, a może robicie to po raz pierwszy, ale to jest przełamywanie barier, to jest pójście do przodu. Oczywiście w skali każdego Waszego scenariusza życiowego to będzie coś innego. Na niektórych przełamywanie to może być koncert przed dużą publicznością. A dla innych wysłanie CV do firmy, która jest gdzieś daleko w świecie, albo my myślimy, że to są wysokie progi.
tak czy inaczej, jest to właśnie wyjście ze strefy komfortu. To jest zrobienie czegoś nietypowego dla siebie, albo czegoś, co dawno nie robiliśmy, powrócenie do czegoś, pokonanie czegoś w sobie i osiągnięcie sukcesu. Bo tu karta świata pokazuje właśnie takie zwycięstwo. I tego Wam życzę z całego serca, drogie skorpiony, i pięknej pełni. Witajcie, drogie strzelce, na czytaniu z kart tarota na pełnię w wadze, która połączona jest w ogóle z zaćmieniem. Więc tutaj mogą się zadziać jakieś duże zmiany, nowe rzeczy. Myślę, że dla Was bardzo pozytywne, bo jest tutaj a propos nowości właśnie as mieczy i a propos tych dobrych rzeczy. Tu jest cesarzowa, która daje poczucie właśnie bezpieczeństwa, bo to jest Wenus, to jest symbol Wenus. Tak. Taka miękkość, a jednocześnie taka sprawczość. To jest piękno, to jest manifestacja obfitości, więc tutaj dzieją się i przypływają do Was właśnie tym morzem, które też się pojawiło tutaj z kart symboli Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. To jest właśnie użyłam specjalnie tutaj kart symboli, bo chciałabym, żeby skojarzyło się Wam to morze z czymś, co Was dotyczy, bo oczywiście każdemu z nas te symbole kojarzą się inaczej. To są bardzo indywidualne odniesienia, które mamy. Dla jednego morze to jest coś związanego z wakacjami, z jakąś wyspą skarbów. A dla kogoś, kto może topił się w morzu, jest ono zdradliwe, zmienne, kapryśne i kojarzy się ze sztormem. Więc właśnie to skojarzenie, które macie, coś być może Wam dopowie do tego czytania, które ja teraz robię. Bo jest ono oczywiście ogólne, ale ja tutaj raczej czuję w tym morzu takie bardzo pozytywne odniesienie. Tu jest spokój, tu jest takie wschodzące czy zachodzące słońce, które jest ważnym momentem dla Was. Jest takim wyciszeniem, w którym właśnie możecie coś podsumować. Możecie coś zauważyć, doznać właśnie jakiegoś olśnienia, bo takim olśnieniem jest as miecza. To jest właśnie jakiś nowy pomysł na zrobienie być może intratnego interesu, bo cesarzowa, ona potrafi zarządzać materią, ona potrafi ją zabezpieczać. A to jest morze możliwości, morze pomysłów, bo w jakiś sposób jest nieskończone i czuję tutaj też właśnie taką harmonię, takie spokojne morze, które zwiastuje szczęście. Myślę, że tutaj może też chodzić o relacje, bo no oczywiście cesarzowa to jest symbol Wenus, a Wenus to miłość, relacje, to właśnie nasze takie poukładane związki. Być może rozpoczynacie jakąś nową przygodę, macie nowy pomysł na to, żeby właśnie te relacje układać, być może rozmawiacie o relacji, w relacji i tutaj coś się uspokaja, bo ten żywioł, który ja tutaj czuję, jest właśnie taki wyspokojony. Może tutaj symbolizuje też uczucia, bo to jest woda. Tak się może dziać,
że właśnie w waszej relacji coś się uspokaja, albo pojawia się jakaś nowa osoba, nowe okoliczności. Ale przede wszystkim tutaj rośnie chyba wasza pewność siebie. I to was też tak harmonizuje i uspokaja. Bo ja tu właśnie czuję przepływ, przypływ i spokój. Rozmowy też, które przynoszą jakieś dobre rozwiązania, dobre kontakty z takimi ludźmi postawionymi, zabezpieczonymi, te kontakty nas zabezpieczają. To jeśli chodzi o interesy i biznesy, ale w relacjach właśnie jest taki przepływ. Są klarowne rozmowy. Myślę, że zdecydowane i pewne. I to jest taka pewność z obu stron, że to, co zostanie powiedziane, nie wzburzy, nie rozłamie czegoś, tylko właśnie powiąże i jak gdyby jeszcze bardziej rozpoznacie siebie nawzajem. Jeśli spotykacie kogoś nowego, to jest to ktoś bardzo atrakcyjny, bardzo zauważalny. Ktoś, z kim można pójść podziwiać coś pięknego, jakąś wystawę, pójść do teatru. Ktoś, kto doceni takie wartości wyższe. Czuję tutaj też taki romantyczny charakter jakiegoś spotkania, jakiejś rozmowy. No właśnie to może jest jakieś takie bardzo romantyczne i tutaj czuję takie wspólne zachwycanie się czymś. Więc jeśli chodzi o relacje, to albo jest to właśnie jakieś odrodzenie rozmową z kimś dawno niesłyszanym, spotkaniem z kimś, na kim wam zależy, ale to też może być ktoś zupełnie nowy dla wielu z was. To będzie takim objawieniem, olśnieniem i też bardzo was to ucieszy, dowartościowuje, wyczujecie się z tym kimś dobrze, bo chyba jest wam dobrze ze samymi sobą, bo to jest takie tutaj też tą cesarzową, widzę docenienie siebie, zauważenie, kim jesteście, zauważenie swoich zalet, ale też w takiej jesteście prawdzie ze sobą, bo wiecie, jacy jesteście, też z tej drugiej strony, od strony mroku, bo jak to słońce zajdzie za horyzont i stanie się ciemność, to wy nie zmienicie zdania o sobie, bo widzicie siebie w całości, że jesteście właśnie takim połączeniem tego, co jest piękne, co jest takie lśniące w was, z tym, co jest trudne, mroczne. Jesteście tą całością bardzo zachwyceni, bo tworzycie taki konglomerat nietuzinkowy. I właśnie to jest piękne, że akceptujecie siebie. Właśnie w tej cesarzowej widzę taką akceptację siebie. W tej karcie Asa Mieczy taką klarowność, taką czystość, taką prawdę. A w tym morzu taki przepływ, zaufanie, taka zgodność, harmonia ze sobą. I to tworzy harmonię na zewnątrz. Więc myślę, że najbliższy czas będzie bardzo miły, ciekawy właśnie w rozmowy.
na wysokim poziomie o życiu, o filozofii, o takich jakichś rzeczach jak sztuka, teatr, jak coś takiego nieuchwytnego do końca, czegoś, co się nie da objąć wzrokiem, jak takiego właśnie jak morze, które się rozlewa, które jest bezkresne. No właśnie to morze to jest trochę ta Wenus, Wenus w rybach, która jest właśnie taka rozpływająca się w całości, w tym oceanie, pomimo że jesteśmy w nim małą kroplą, to jednak czujemy się częścią całości. To jest właśnie coś takiego, taka wyższa świadomość siebie i połączenia ze wszystkim. I to są właśnie rozmyślania na takim wyższym poziomie. I to są rozmowy, myślę, że z kimś bardzo szczególnym. To jest bardzo miłe porozumienie z kimś, ale na pewno wynikiem tego porozumienia harmonijnego ze sobą. I tego Wam życzę z całego serca, drogie strzelce, i do usłyszenia. Witajcie, drogie koziorożce, na czytaniu na pełnię w wadze. Tutaj oprócz kart tarota użyłam do tego czytania też kart symboli, bowiem karty te opowiadają o symbolach, które mogą być wieloznaczne, bo dla jednych wieża, która tutaj wyszła dla Was, może kojarzyć się z czymś samotnym, jak latarnia morska na przykład, dla latarnika, który jest w niej uwięziony, a dla drugich może oznaczać drogowskaz, właśnie taką latarnię morską, która pokazuje światło. I jest jeszcze mnóstwo oczywiście znaczeń, i to, z czym Wam się osobiście skojarzy wizerunek tej karty albo sam symbol wieży, jest w tym czytaniu bardzo istotny. Bo chciałabym też poruszyć Waszą intuicyjność. Bo właśnie na tym polega rozmowa ze sobą, rozmowa z wszechświatem, na tej uważności. No i teraz ja się wkręcam w tę uważność i wydaje mi się, że w Waszym przypadku tak może być, że ta wieża oznacza takie wywyższenie, zdobycie czegoś, co Was wywyższa, co Was wznosi na wyższe piętro, co powoduje, że Wy jesteście właśnie takim światłem. I możecie teraz patrzeć z tego wyższego punktu widzenia na wszystko. Widzicie dalej, poza horyzont. Możecie tę wiedzę zdobytą też przekazywać innym, bo macie większe pole rażenia, bo macie większy wpływ na innych, bo jesteście bardziej widoczni. Tutaj też widzę taką wyższą duchowość, wejście na wyższy poziom w Waszym rozwoju. To jest takie połączenie trochę nieba z ziemią. Wieża to jest taki minaret, z którego też zwołujecie być może innych, ale też tutaj widzę taką trochę osobność, takie odgrodzenie od świata, którym może jesteście nawet już zmęczeni. Tak jakbyście jednocześnie, idąc coraz wyżej, cieszyli się tym, bo zdobywacie coś więcej, bo widzicie więcej, ale jednocześnie czujecie się w tym coraz bardziej samotni, bo może wyprzedzacie innych, pozostawiacie innych w tyle,
I oczywiście to nie polega na jakimś wyścigu z kimkolwiek, bo po prostu jesteście ciekawi tego rozwoju, tego, co jest dalej, i wy podążacie za tym. Ja myślę, że tutaj nawet jest bardzo duże tempo, które sobie narzuciliście, i duży ten samorozwój, i naprawdę wkraczacie już w taką magiczną krainę i czujecie swoją moc, bo jest tutaj też karta mocy, karta siły, i to jest rzeczywiście potężna siła, którą dysponujecie, ale też czujecie się obciążeni być może właśnie tą samotnością, tym biegiem, który sobie narzuciliście, ale też w zasadzie on się sam narzuca, bo zdobywacie coraz następne góry, szczyty, udowadniając sobie właśnie swoją siłę. Znaczy, nie robicie też tego po to, żeby coś sobie lub komuś udowodnić, ale czuję w tym taką właśnie radość zdobywcy, radość odkrywcy, ale też właśnie taką trochę samotność, takie poczucie, że nie jesteście rozumiani, może na siłę staracie się też ciągnąć innych, czujecie za nich jakąś odpowiedzialność, chcielibyście, żeby was dogonili, ułatwiacie może coś innym, a być może ci inni nie chcą z tego skorzystać, bo to jest tak, że nieraz chcielibyśmy, ciesząc się z czegoś, co nam wychodzi, co my odkrywamy, pokazać to innym, żeby inni też tak mogli, a oni nie są na to gotowi. I czuję właśnie tutaj też takie obciążenie być może tym, że macie odpowiedzialność na sobie za tempo innych, którzy nie nadążają. Albo, że wy jesteście za szybcy. I ta wieża mi tutaj mówi też, że macie ambitne cele, że zdobywacie szacunek, że jesteście widoczni, że jesteście w jakiś sposób znani, poważani. I czuję taką waszą ponadprzeciętność, ogromny taki postęp, rozwój umysłowy, duchowy i ogromne poczucie siły, sprawczości, takiego smaku życia, zdrowia, witalności i być może jednocześnie to ta wasza siła powoduje, że czujecie się zbyt silni dla kogoś, bo teraz tutaj właśnie myślę o relacji, w której jest jakaś nierównowaga, w której ktoś może czuć się niedowartościowany, a wy bierzecie za to odpowiedzialność. Tak jakbyście miały do siebie pretensje, że jesteście zbyt mocne. A ja tutaj właśnie chciałam wam być może powiedzieć tym czytaniem, że nie bójcie się swoich mocy. Świećcie swoim światłem. Ono dociera daleko. Ono świeci cały czas, nawet w nocy, a często ci, którzy za nami nie nadążają, są właśnie w mroku i potrzebują tego kierunkowskazu, tego światełka, żeby móc iść. Mają swoje tempo, oni idą wolniej, ale to nie znaczy, że to jest coś niewłaściwego, że my idziemy szybciej. To nic złego, że ktoś idzie w swoim tempie wolniej.
Myślę, że wielu koziorożców ma z tym problem, że dźwiga na sobie jakąś właśnie odpowiedzialność za innych być może. I warto jest, żeby w tym świeceniu, w tym właśnie takim rozwoju, w tym byciu sobą, tej świadomości siebie, w tym skupieniu też na sobie, nie żałować tego sobie, że się właśnie tak rozwijamy, że nas to cieszy, że biegniemy, że mamy duże tempo. Nie podcinajmy sobie skrzydeł tym, że wyrastamy ponad innych, bo inni sobie poradzą w swoim czasie, a teraz my, świecąc, możemy wskazać drogę. Ci, którzy będą chcieli z tego skorzystać, skorzystają. Ale nie obwiniajmy się za nic. Jest to cudowna faza dla Was pięknego rozwoju. Pójścia do przodu, zdobycia właśnie takiej mocy. Ta wiosna chyba dodaje Wam też wigoru. W relacjach być może to jest też takie poczucie siebie, ważności siebie w naszych relacjach. I myślę, że pokonanie jakichś ostatnich spraw z przeszłości na drodze ku takiemu wyzwoleniu się, właśnie takiej wolności, takiego poczucia właśnie świeżego powietrza, bo tak czuję właśnie w tej karcie wieży, że tutaj ta woda, to morze się rozbija o tą wieżę, nie robiąc jej szkody. Bo ona jest silna, ona jest bardzo wysoka, choć nieco osamotniona. Ale też myślę, że nie na długo, bo w karcie siły tutaj są dwa potężne lwy, więc dużo jest takiej energii męskiej, a jednocześnie też ta subtelność kobieca, która je obłaskawia. Więc dla wielu kobiet myślę, że ta samotność jest albo iluzoryczna, albo chwilowa, a mężczyźni wkrótce właśnie z tego wysokiego horyzontu zauważą niezwykłą istotę, która bacznie przyciągnie ich uwagę. I to wszystko jest jednocześnie bardzo eteryczne, bardzo duchowe, ale z drugiej strony też ta moc pokazuje, że bardzo ziemskie, bardzo namiętne, bardzo cielesne. Myślę, że to wszystko, drogie koziorożce. Ciekawa jestem, jak to wygląda u Was. Proszę o komentarze. Życzę Wam przepięknej pełni. Witajcie, drogie wodniki, na czytaniu na pełni w wadze. Tutaj użyłam kart tarota oraz kart symboli Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. I właśnie tak bardzo chciałam Was włączyć do tej rozmowy z Wszechświatem, żeby ona nie była tylko za moim pośrednictwem, żebyście też w tym współuczestniczyli. Bo właśnie symbole są bardzo indywidualne, chociaż oczywiście mają jakieś swoje odniesienia, które rozumiemy wszyscy, to jednak dla każdego z nas to jest bardzo subiektywne.
I chciałabym, żebyście właśnie patrząc na ogień, który tutaj wypadł dla Was jako symbol, odebrali to po swojemu. To, co w tym momencie pomyślicie, poczujecie, będzie bardzo adekwatne do sytuacji, w której jesteście, do właśnie tego, co chce Wam Wszechświat podpowiedzieć. Bo dla jednych ogień to jest oczywiście jedna z piękniejszych rzeczy na świecie. To jest ciepło. To jest takie wpatrywanie się na przykład w kominek, kiedy wszędzie jest zimno. To jest ognisko, które płonie wesołymi płomykami, przy którym siedzimy właśnie w otoczeniu przyjaźni i takiej ogólnej radości. To jest święty ogień, który Prometeusz wykradł bogom, żeby właśnie ludzie mieli przy czym się ogrzać. To jest symbol pokoju przekazywany z rąk do rąk przy zapalaniu na przykład znicza olimpijskiego. Ale też bywa symbolem cierpienia, ofiary, zniszczenia, przepalenia, spalenia, ale jednocześnie jest symbolem oczyszczenia, też przemiany, odrodzenia, na przykład takiego feniksa z popiołów. Ogień to kreatywność, twórczość, ogień to słońce, ogień to seks. Z czym Tobie, drogi wodniku, skojarzył się ten ogień? Jakie dla Ciebie ma znaczenie? Do czego Cię inspiruje? Przed czym Cię ostrzega? Ja teraz włączam swoją interpretację i ja tutaj widzę w połączeniu z tymi kartami wielką kreatywność, odwagę. Taki ogień, który właśnie jest ogniem barana, który teraz króluje. Mówię oczywiście o zodiakalnym baranie. Słońce weszło do barana i zaczęła się wiosna. I to jest właśnie takie obudzenie, pobudzenie do życia. Bo baran to Mars. A ja tutaj widzę właśnie tego Marsa w trzech denarach. To jest Mars w koziorożcu. I to jest duża aktywność w robieniu czegoś konkretnego, we współdziałaniu, w budowaniu, w układaniu. To jest taka bardzo synergiczna energia współpracy, ale właśnie z Waszym bardzo takim potężnym udziałem, tak jakbyście doenergetyzowywali kogoś, wspierali właśnie swoim zdecydowaniem, swoim właśnie ogniem. Macie pomysł, macie rozwiązania. Tutaj jest mag, który panuje nad energiami, który umie nimi zarządzać, który wie, jak komunikować się z innymi, który bardzo ufa i wierzy w swoje moce. Na tym polega energia maga właśnie, że on jest czarodziejem przez to, że ufa swoim mocom. Jest przeświadczony, że jest w stanie zmieniać świat. I właśnie to przeświadczenie o swojej sile daje faktycznie moc. I myślę, że tu jest jakieś turbo doładowanie, które dostajecie. To jest ten ogień, który powoduje też, że zapalacie innych, że pomagacie innym, że współdziałacie z innymi.
że przekonujecie też kogoś do czegoś, bo mag właśnie ma taką siłę przekonywania i tą swoją energią zarażacie innych. Być może, że napotykacie na swojej drodze też kogoś takiego, kto emanuje ogniem i to właśnie wy jesteście tym zapałem zarażeni, ale mimo wszystko ten ogień jest. Tutaj jest właśnie działanie, kreatywność, chęć zrobienia czegoś. Bardzo duża dynamika. Dzieje się dużo wokół was. I jest też sprawczość. Coś tutaj się rzeczywiście konstruuje, układa. A jeśli chodzi o relacje właśnie, to wasza odwaga, bo ogień to jest odwaga. Mars to jest inicjatywność. Mag to pewność siebie. Więc tutaj wasze odważne kroki w relacji, wasze wystąpienie z czymś, być może w jakichś projektach, pracach, biznesach, powoduje, że jakaś współpraca, jakaś relacja się wypełnia. Jest faktem i coś się przełamuje i coś się układa. Jest takie współdziałanie, które myślę, że w dużym stopniu zależy właśnie od waszego nastawienia, od waszego zapału, od waszego pomysłu, od waszej kreatywności. Tutaj czuję dużo waszej energii, waszego zaangażowania, chęci zrobienia czegoś, ale we współdziałaniu z innymi. Może tutaj jesteście pomysłodawcami, może kierujecie nawet jakimś zespołem, ale tutaj czuję taką pracę zespołową nad czymś i duży, duży zapał, dużą energię. I ten ogień jest radosny i jest twórczy, oczyszczający i on nie niszczy, nie spala, tylko buduje. Więc czas kreatywny, taki inicjatywny właśnie, dużo waszej inicjatywy. Jesteście bardzo twórcze. Tutaj głowa jest pełna pomysłów. Ręce zajęte pracą, z której wynikają konkretne korzyści. W relacji z innymi jesteście zauważeni, docenieni, usłyszani. I porywacie innych, właśnie zapalacie innych. I czuję tutaj wasz wpływ też właśnie na całość, na cały realizowany plan, że jest w tym radość we wspólnym budowaniu czegoś, jest duży wasz współudział, ale też jest miejsce dla innych. Taka symbioza, i twórcze bycie razem z innymi. Bardzo piękna energia. Myślę, że dużo się zadzieje. Dużo dobrych, twórczych aktywności, które przyniosą konkretne efekty. Bardzo proszę o komentarze, drogie wodniki, jak to się przejawia u was. Wszystkiego pięknego. Witajcie, drogie ryby, na czytaniu na pełnię w wadze, które jest momentem rzeczywiście zastanawiania się nad swoimi relacjami ze sobą i z innymi. I myślę, że tutaj będziemy właśnie się nad tym też pochylać mocno. Użyłam do tego czytania kart tarota, jak zwykle, ale również kart symboli. I chciałabym właśnie, żebyście współuczestniczyli w
tej rozmowie z wszechświatem, żeby nie tylko moja interpretacja tutaj była ważna, ale właśnie to, co dla Was przynoszą te symbole widziane tutaj w kartach, ta energia srebra, która się tutaj pokazała w kartach właśnie Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. Co do Was mówi ten symbol? Bo oczywiście to jest bardzo subiektywne, bo srebro jako metal może oznaczać coś zimnego, ale z drugiej strony coś bardzo szlachetnego, czystego. Może kojarzyć się z kobiecością, bo to jest powiązane z energią księżyca. Taki srebrny glob, tak jak złoto, wiąże się z energią męską słońca. Srebro kojarzy nam się z ozdobą, z biżuterią, właśnie z taką szlachetnością, z obfitością w związku z tym, z pieniędzmi, z tak zwanymi srebrnikami, ale też z pewnego rodzaju skromnością, wyważeniem, bo nie jest takie ostentacyjne jak złoto, nie obnosi się ze swoją szlachetnością, jest właśnie skromniejsze i delikatniejsze. Więc co Wam się pomyślało, co Wam się wyobraziło w tym momencie, jak przyglądacie się temu symbolowi? Co on oznacza dla Was? A ja teraz włączę swoją interpretację, bo widzę tutaj wygranie czegoś, przezwyciężenie, otrzymanie jakiejś nagrody, bo jest energia z kart Tarota, właśnie sześciu buław, takiego zwycięstwa, takiego bycia zauważonym. To jest sukces, który osiągacie w czymś konkretnym i to jest właśnie takie namacalne. To jest być może uhonorowanie Was przez kogoś takim giftem, podarunkiem, czymś, co może nie jest bardzo obfite, bardzo błyszczące, ale dla Was jest spektakularne, jest docenieniem, jest zauważeniem, jest jakimś zadośćuczynieniem być może za jakieś rozczarowanie, które było wcześniej, było w przyszłości, bo jest tutaj energia smutku z przeszłości, takich trzech mieczy, które najpierw były wbite w serce, a teraz jest właśnie takie pogodzenie, bo w tych sześciu buławach są takie dwie ręce, które przezwyciężają coś, które dążą do zgody, bo właśnie waga to jest ta chęć kompromisu, harmonii, zrównoważenia, właśnie zgody. I tutaj czuję na to szansę. Ale też tutaj czuję właśnie nostalgię za czymś. Być może ten prezent, ten podarunek jest przypomnieniem czegoś z przeszłości. Być może coś wreszcie się zamyka, ale jednocześnie macie wrażenie, że zostaje z Wami na stałe. Że to jest takie na pamiątkę odlane w tym srebrze. Jako medalik, biżuteria,
jako pamiątka, że to było. Być może takie symboliczne przezwyciężenie jakiegoś trudu z przeszłości. Być może czyimś zauważeniem, czyimś przeproszeniem, czyjąś wyciągniętą ręką na zgodę. To jest też taki srebrny medal, który jest uznaniem zasług. Może ktoś Wam gratuluje, że poradziłyście sobie z czymś bardzo trudnym. To jest też zapowiedź przezwyciężenia czegoś. Czegoś, co wydaje się, że będzie trudne, nieosiągalne, a jednak Wam się to uda. Jest tutaj też dużo kobiecej energii, kobiecego wspierania. Myślę, że wokół Was jest dużo takiej właśnie energii pomocy i wspierania przez tą energię żeńską w takich trudnych chwilach, w takich trudnych sytuacjach. Też tutaj jest dużo intuicyjności. Srebro kojarzy mi się z intuicją. Przeczuwacie, że możecie wygrać, że możecie właśnie coś przezwyciężyć, zakończyć. Więc zaufajcie tym przeczuciom. Uwierzcie w zwycięstwo. I mam tutaj na myśli przezwyciężanie właśnie czegoś w sobie. Pokonywanie właśnie jakichś własnych ograniczeń. To jest relacja głównie Was samych ze sobą samymi. To jest układanie czegoś w sobie. I nagradzanie siebie za to, że właśnie coś przezwyciężacie. Jakieś rozczarowanie, być może jakąś trudną relację współtworzycie z kimś. Są jakieś przejściowe trudności w Waszym życiu, ale właśnie przez takie dobre i pozytywne nastawienie zwyciężacie, dajecie sobie z tym radę i idziecie wyżej. I wchodzicie na jakiś taki wyższy poziom świadomości, bo myślę, że właśnie to srebro tutaj oznacza coś wyższego, taką szlachetność i nagrodę. Jest tutaj, tak reasumując, właśnie jakieś zadośćuczynienie, jest jakieś przezwyciężenie. Jest też smutek przeszłości, która nie zostanie zapomniana, ale uszlachetniona przez to, że przetworzycie to w sobie, przetransformujecie. Nie będzie to już ciężkie, tylko stanie się właśnie taką mądrością, takim srebrnym włosem na skroni, które właśnie Was uszlachetnia. No tak to właśnie ja interpretuję, kochani. Ciekawa jestem Waszych interpretacji. Bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jak to odebraliście. Wszystkiego dobrego na tą pełnię. Zwyciężajcie, przezwyciężajcie. Niech się pięknie dzieje. Witajcie, drogie barany, na czytaniu, na pełnię w wadze. I tutaj myślę, że to jest dla Was wyjątkowo dobry czas. Oczywiście nie chodzi już o sam fakt pełni, o ten dzień, ale to jest czas mniej więcej do nowiu, kiedy zaczyna się następny cykl. Więc ja tak robię te czytania co 2 tygodnie, na 2 tygodnie mniej więcej. I widzę, że tu jest niezwykła przemiana, która jakiegoś czasu już się w Was dzieje, ale to jest jakieś takie
piękne układanie i otwieranie się na nowe. Tym razem robię czytanie, oczywiście jak zwykle, z kart Tarota, ale użyłam też kart symboli Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. I chciałam właśnie, żebyście współuczestniczyli w tym przekazie z Wszechświata, żebyście odczytywali też intuicyjnie po swojemu, bo symbole są z jednej strony takie uniwersalne, że możemy właśnie z nich czytać wspólnie, bo one znaczą coś dla nas wszystkich, są jednoznaczne często, chociaż są takie wieloprzestrzenne i wieloznaczeniowe z drugiej strony, bo przyjmujemy je też w bardzo subiektywny sposób. Każdemu z nas dom, który tutaj Wam wypadł jako symbol i znaczenie, kojarzy się raczej z miejscem ciepłym, z miejscem, do którego powracamy, gdzie możemy być sobą, gdzie jesteśmy rozprzestrzenieni, wolni. Nie musimy niczego udawać. Kojarzy się nam być może z dzieciństwem, być może dom rodzinny, z rodziną, ale może są też jakieś negatywne odniesienia. Może tym, którzy mają jakieś złe doświadczenia z rodziną, kojarzy się z jakąś samotnością, a może z marzeniami, może marzymy o domu z ogródkiem. Dla każdego z nas będzie to coś innego. I właśnie to, co myślicie, to, co Wam się pojawia w Was, kiedy patrzycie na tą kartę, kiedy ja wywołuję hasło dom, to właśnie to jest to, co przychodzi do Was gdzieś tam od środka Was. To też buduje następne skojarzenia. I właśnie to jest ten przekaz być może dla Was. Taki bardzo bezpośredni. A ja teraz postaram się zrobić to tak po swojemu, to znaczy to, co przychodzi do mnie w danym momencie, będę teraz Wam opowiadać. I to wszystko w całości może być też jakimś przekazem właśnie dla Was. I wydaje mi się, że tutaj ten przekaz jest bardzo pozytywny. Tutaj myślę, że coś nowego będzie dla Was, jeśli chodzi o to miejsce, w którym czujecie się bezpiecznie. Dla tych właśnie, którzy je jakoś tworzą, współtworzą, bo mówimy tutaj o pełni wadze, która jest właśnie nastawiona na budowanie relacji, to dla wielu jest właśnie budowanie czegoś trwałego. To jest początek być może, bo jest tutaj też as pucharów, czegoś, co zaczynacie tworzyć, współtworzyć z kimś, bo dla jednych to może być faktycznie dom, na który zbieracie wspólnie, o którym marzycie razem z kimś, ale to może być marzenie, które się aktywuje w momencie poznania kogoś nowego, bo tutaj jakaś nowa energia wchodzi w Wasze życie. I ten dom może zarówno oznaczać dom jako miejsce, faktycznie dom z ogródkiem, rodzinny, i tutaj powstają plany, być może właśnie te marzenia zaczynają się realizować, ale to może być również mieszkanie, to może być coś, co zmieniacie, co będziecie budować inaczej, będziecie tworzyć inaczej, ale to też może być Wasza twierdza, Wasze miejsce, które teraz będziecie
zupełnie na nowo kreować. Bo czuję, że ten dom, który nosimy w sobie, czyli to wszystko, co buduje poczucie naszego bezpieczeństwa, to jest przede wszystkim ta praca ogromna, którą zrobiłyście w kierunku siebie, w drodze do siebie. To jest poczucie swojej autentyczności, to jest kochanie siebie, które buduje fundament pod ten dom, który jest w Was. Myślę, że ten fundament powstał, jest stabilny. I teraz gdziekolwiek nie będziecie, z kimkolwiek nie będziecie, tworzycie stabilne konstrukcje, bo Wy czujecie się stabilni, bo Wy czujecie się właśnie tacy zbudowani. I nawet namiot w tej chwili byłby dla Was bezpiecznym miejscem, bo to nie cegły stanowią o stabilności domu, tylko miłość, którą macie od środka. I a propos miłości właśnie, tutaj pojawia się as pucharów, który mówi o właśnie płynącym uczuciu. Wy jesteście na nie otwarte, drogie barany, i tu wkracza być może ktoś nowy w Wasze życie. Tu coś być może się odnawia, tu coś zaczyna się budować, ale jest to właśnie takie trwałe, stabilne. A Wy w tym wszystkim uczycie się tego, że coś może być stabilne, bo dotąd wszystko się chwiało, zawalało, było takie z ciężkimi jakimiś doświadczeniami, a teraz uczycie się, że może być dobrze, że może się układać, bo Wy macie właśnie to zaufanie już do siebie, bo to Wy jesteście, drogie barany, mocno zbudowane. I przyjrzyjcie się bardzo proszę, jak wygląda ten paś dysków, tu nazwany księżniczką dysków, jak ta księżniczka stoi na ziemi, jakie ma mocne nogi, jak jest mocno oparta i ma swój cel w postaci właśnie tego dysku, który trzyma w ręku, i ona go nie wypuści, bo ona już wie, czego chce i będzie krok po kroku to budować. A ten dom, czy to jest właśnie dom marzeń, czy to jest dom, który faktycznie powstaje z tych cegieł, rozkwita. Może to jest relacja, w którą wierzycie, której ufacie. Może dla wielu z Was właśnie to wywołanie myślenia o domu, o bezpieczeństwie, zachęci do przemyśleń nad tym, jak byście chcieli, żeby wyglądał Wasz rodzinny dom, Wasza relacja, która właśnie jest takim miejscem schronienia, jest takim odosobnieniem od całego świata, tworzy nam nasz świat. Może to jest też zaproszenie wysłane od nieświadomości do Was, żeby trochę pobyć w przeszłości, żeby zauważyć właśnie, jak wyglądał Wasz rodzinny dom, jakimi schematami Wy jesteście zbudowani, co właśnie jeszcze należy poprawić, co porzucić, coś zmienić, żeby ta podstawa w Was była zdrowa. I jeżeli słuchałyście mojego filmu na początku, w którym opowiadałam o prognozie takiej z nieba na ten czas, to mówiłam właśnie o nawykach, o tym, jak jest teraz
łatwiej je zmienić. Chodzi tutaj właśnie o taki detoks i jednocześnie wdrożenie nowego sposobu myślenia. Więc tak reasumując, drogie barany, myślę, że jest to czas budowania przez Was czegoś trwałego, stałego, takiego, w którym czujecie się bezpiecznie. I pojawiają się takie sytuacje, tacy ludzie być może wkraczają w Wasze życie, z którymi chętnie będziecie właśnie współdziałać, budować, tworzyć. I to dotyczy takich relacji oczywiście romantycznych. Tutaj coś się dzieje, coś jest na rzeczy. Ale to dotyczy wszelkich relacji, jakie nawiązujecie. Przyjaźni. Może poznajecie jakąś nową społeczność, która jest właśnie też taką Waszą rodziną, takim domem, taką przestrzenią, w której czujecie się chciane, potrzebne i możecie być autentyczne. A może to być to wszystko naraz, bo coś zmieniło się w Was. Właśnie tutaj coś się skonstruowało, coś się utrwaliło, ustaliło i czuję taką dużą stabilność, połączenie z ziemią. A jednocześnie jest tutaj przepływ emocji, uczuć. I to wszystko ma taki trwały i stały charakter. I jesteście tutaj w takim zaufaniu do świata. Bo też zaczęłyście ufać sobie i wierzyć w siebie. I teraz jesteście otwarte na to, co przychodzi, na to nowe. Uczycie się czegoś. Myślę, że tutaj jest wiedza, która też przychodzi do Was i Was buduje dalej. I ten dom, ta piękna budowla Was, to poczucie tego rozwoju, tego kwitnienia, to jest też taki dom, który nie tylko jest twierdzą, w której się zamykamy przed światem, ale to jest dom otwarty, do którego my zapraszamy innych. I ja tu właśnie czuję taką energię. Jesteście zaproszeni do jakiejś społeczności, do jakiejś relacji, do takiego otwartego myślenia o życiu i Wy je przyjmujecie. I Wy też zapraszacie do swojego domu, do swoich codzienności, nowe nawyki w myśleniu, nowy sposób budowania życia. No myślę, że to wszystko, drogie barany. Ciekawa jestem Waszych przemyśleń, Waszego odbioru, tego współuczestniczenia w tym przekazie od Wszechświata. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Bardzo Was pozdrawiam i życzę pięknej pełni. Dajcie, drogie byki, na czytaniu na pełni w wadze, która, myślę, jest dla Was też takim czasem, który się mocno zaznaczy Waszą aktywnością, działaniem, pokonywaniem przestrzeni, w której będziecie latać, w której będziecie fruwać. Z jednej strony to fruwanie, to otwieranie skrzydeł jest takim momentem, gdzie trochę się czujemy niepewnie, ale właśnie czuję tutaj takie frunięcie za marzeniami. To jest patrzenie właśnie w niebo, patrzenie w górę. Bo jest tu właśnie karta nieba, to jest karta spośród kart symboli, które tutaj użyłam oprócz tych tarotowych jak zwykle, bo chciałam Was włączyć do tej rozmowy z Wszechświatem, do takiej bardzo aktywnej z Waszej strony, bo symbole są właśnie taką formą porozumiewania się,
odczytujemy je w sposób nieraz bardzo jednoznaczny i dla wszystkich to coś oznacza konkretnie i odnosimy się do tego symbolu właśnie bardzo zbiorowo. Ale jednocześnie mamy bardzo osobiste konotacje, przemyślenia, jakieś wrażenia, bardzo subiektywne. I właśnie o tą subiektywność mi teraz chodzi, o to przesłanie, które do Was przychodzi w związku właśnie z tą kartą, z tym symbolem niebo. Co w tym momencie właśnie czujecie, co myślicie, jakie przychodzą do Was przemyślenia, czucia, przeczucia, czy kojarzy się z jakimś bezkresem, z przezroczystością, z powietrzem, z przestrzenią, z błękitem, być może z Panem Bogiem. Może dla Was jest miejscem właśnie zawieszania marzeń, powierzania myśli, bo do nieba zwracamy się z prośbą, modlitwą, często też skargą, ale i z wdzięcznością. Mnie na przykład przyszło od razu do głowy skojarzenie z koncertem Kaśki Sochackiej, na którym ostatnio byłam, bo tam właśnie była piosenka Niebo było różowe. I to jest ulubiona piosenka Ani i od razu skojarzyła mi się Ania. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam i ściskam. I choć słowa piosenki są dosyć smutne, to okoliczności tego koncertu były bardzo romantyczne. I dla Ani, i dla mnie oznacza to coś bardzo pięknego. I teraz właśnie postaram się od swojej strony zrobić taką interpretację tego, co przychodzi do mnie i jest powiązany właśnie z kartami tarota, które tutaj wypadły. I to niebo jest zachętą do doskonalenia się, do wzlatywania w nowe rejony, do marzeń, do bujania w obłokach, do spełniania marzeń. Tak jakby otwierało się dla Was niebo. Ale nie wystarczy marzyć. Trzeba coś robić. Jest tutaj energia dwóch buław. To jest Mars w baranie. To jest działanie, odważne działanie. To są kroki, które trzeba wykonać. Pokonać trochę siebie, bo jest też energia czterech pucharów. To jest taka zatrzymana energia, tak jakbyście trochę się bały wyjść poza swój znany obszar, bo niebo jest przestrzenią ogromną. I nie bójcie się latać, drogie byki. Czuję tutaj właśnie taką trochę bojaźń, lęk przed rozłożeniem tych skrzydeł. A to jest szczęśliwa przestrzeń, w której możecie poczuć się dobrze, możecie jej zaufać. I to jest właśnie teraz to wychodzenie z tej nieufności, być może z jakichś starych jeszcze schematów myślenia. Wszystko będzie dobrze. To niebo jest szczęśliwe. I dużo tutaj jest właśnie błękitu. Błękit jest spokojny. Błękit jest kolorem czystym. Otaczajcie się błękitem. Patrzcie często w niebo. I nie czekajcie. Nie marudźcie, nie szukajcie przeszkód, tylko patrzcie z entuzjazmem. Dajcie się porwać tej energii. I czyńcie coś, róbcie coś, działajcie, bo te dwie buławy są takim nawołaniem do odważnych działań. I w kontekście relacji mówi właśnie o podwójności, o takich decyzjach odważnych, o wchodzenie w przyszłość. I to jest, zobaczcie, ten czas, wiosna, z pierwszym dniem wiosny być może rozpoczęliście jakieś konkretne działania, które wiodą Was
ku spełnieniom, ku niebu, ku nowej przestrzeni być może, która dla Was się pokazuje. To jest inne widzenie świata, z innego miejsca patrzycie. Ten horyzont, jak się patrzy z lotu ptaka, on jest w ogóle dużo szerszy, on jest daleko. Ten świat jest rozległy i on jest cały Wasz. Może czas się wyrwać z miejsca, w którym jesteście, w sobie, z jakiegoś malkontenctwa, z jakiegoś takiego trwania w zamknięciu. Otwórzcie się na zewnątrz, może właśnie porozmawiajcie z kimś, może odważnie wejdźcie w przestrzeń, której nie znacie. I właśnie ta odwaga to jest to. To jest to wzlatywanie w nowe rejony. I pojawił się tutaj taki hałaśliwy zagłuszacz, więc być może, że ktoś będzie Wam mówił coś, co zagłusza te Wasze marzenie i pozytywne myślenie. Nie poddawajcie się temu. Idźcie do przodu, fruncie, rozpościerajcie swoje skrzydła. Bądźcie odważne. I po prostu działajcie, twórzcie, bądźcie kreatywne. Nie dajcie się niczemu zgasić, bo tutaj są takie dwa płomienie w karcie dwóch buław, że myślę, że właśnie te płomienie są już takie trwałe i stałe. Tutaj czuję właśnie takie piękne połączenie być może. Tu jest współtworzenie, to jest początek jakiejś drogi ku szczęściu, ku spełnieniu. Ale bardzo dużo zależy od Waszego działania. Bardzo pozytywny czas. Bardzo taki uwznioślający Was. Taki czas, w którym właśnie coś udoskonalacie w sobie. Kiedy właśnie pędzicie ku czemuś, co jest przed Wami. I zaczynacie się w tym rozprężać, porzucając właśnie to stare zamykanie się. I każdy odważny krok, każdy odważny czyn daje Wam poczucie sprawczości i poczucie wolności. Bo myślę, że coraz bardziej siebie czujecie i czujecie się sobą. Być może w tych bezkresnych przestrzeniach wszechświata, nieba, odnajdujecie coś, co Was obudza, pobudza. Odnajdujecie wiarę, nadzieję. Jednym słowem, dajcie się ponieść. Wszystkiego dobrego, drogie byki. Mam nadzieję, że podczas tego czytania coś zobaczyłyście po swojemu, może coś odebrałyście z wszechświata. Podzielcie się tym ze mną, proszę, w komentarzach. Bardzo Was pozdrawiam, ściskam i życzę przepięknego czasu. Witajcie, drogie bliźnięta, na czytaniu na pełnię w wadze. W tym czytaniu tutaj użyłam oprócz kart tarota kart symboli, bo chciałabym, żebyście razem ze mną, współpracując tutaj bardzo czynnie i aktywnie, żebyście odczytali ten symbol po swojemu, bo oczywiście są symbole, które wszyscy bardzo jednoznacznie odczytujemy. Jak sobie pomyślimy niebo, to widzimy wszyscy może błękit. Jak pomyślimy drzewo, to każdy z nas czuje, że to jest pień, korzenie, korona, to jest coś zdrowego. Bo właśnie tutaj jest takie przesłanie dla Was. Ale też to jest bardzo subiektywne. Może w Waszych wspomnieniach hasło drzewo wywołuje coś konkretnego. To jest bardzo subiektywny język skojarzeń, przenośni.
odnosi gdzieś nas w przeszłość, w zapachy, w przeżycia. I to, co Wam się pokazuje w tym momencie, jest odniesieniem do teraźniejszości. To jest jakiś konkretny przekaz, to jest osobista rozmowa z Wszechświatem. I dlatego zachęcam Was do tej rozmowy, do tego odczytywania po swojemu. A ja teraz skupię się na tym, co ja tutaj czytam dla Was. Dla mnie drzewo symbolizuje życie. Życie, naturę, zdrowie, moc. Ale też mówi o czasie. Drzewo jest długowieczne. Żyje swoim czasem, poza czasem, który jest w tym naszym rozumieniu, w tym takim pośpiechu, w działaniu, w takich skutkach, które przychodzą od razu, których potrzebujemy natychmiast, żeby czemuś zaufać, żeby pójść dalej. Drzewo to historia, trwałość. I twardość, taki opór wobec wiatru poprzez rozległe korzenie. Drzewo to nie tylko to, co jest nad ziemią. To nie tylko bujna korona i twardy, gruby pień. To są bardzo rozległe korzenie, które utrzymują to drzewo w pionie. A mówiąc korzenie, mówię nasza historia, nasz ród, nasza rodzina. To, co nas stworzyło, zbudowało. To, z czego możemy cały czas czerpać. I z kart, które pokazują się obok, księżyc, arcykapłanka, to jest podświadomość, to jest właśnie jakaś taka głęboka historia w nas zapisana. To jest nasza genealogia. I być może tu będą przychodzić jakieś sprawy z przeszłości, żeby nam pokazać, jak głęboko tkwią te nasze korzenie, jak możemy z nich czerpać, bo ja czuję tutaj energię uzdrawiania, zdrowia, trwałości, stałości, odkrywania jakiejś tajemnicy być może, odkodowywanie czegoś z przeszłości. Myślę, drogie bliźnięta, że macie bardzo dużo bogactwa w tej przeszłości rodowej, ale też w takiej karmicznej. Być może przez wiele wcieleń czuję właśnie tutaj stare dusze, które wraz z Wami przez wiele, wiele właśnie razy wcielają się, tworzą właśnie taką rodzinę Waszą i są przy Was. Czuję takie wspieranie historią, przeszłymi pokoleniami. Tutaj jest odkrywanie tej historii i tej właśnie siły płynącej z historii. Czuję też takie metafizyczne przesłanie, taką metafizyczną ciągłość. Być może Wasze babcie, prababcie, bo tutaj jest dużo energii kobiecej w tej arcykapłance i w tym księżycu, miało takie zdolności właśnie widzenia, jasnowidzenia, uzdrawiania, przewidywania czegoś. I Wy to odziedziczyłyście, drogie bliźnięta, macie to w genach, odkrywacie to teraz, ale też tutaj w tym drzewie odkrywam właśnie ten czas, tę cierpliwość, takie jakieś splecenie z losami innych, tak jakbyście właśnie przechodziły, tak jak to pokręcone drzewo, jakąś długą historię, która teraz nabiera sensu, znaczenia, być może widzicie już światło, bo w energii księżyca właśnie na horyzoncie widać jest świt. Być może w ogóle macie do czynienia z rakiem, bo księżyc jest opiekunem raka.
może razem przechodzicie tą pokręconą drogę, ale czuję tutaj właśnie odkrywanie przeznaczenia, odkrywanie sensu i poczucia bycia jednością. Tu jeśli chodzi o relacje, bo ten oczywiście czas jest bardzo nastawiony na relacje, mówimy o relacjach, to jest to relacja taka kosmiczna, spoza świata, taka, na którą się umówiliście dużo wcześniej, być może spotykaliście się już w wielu wcieleniach, bo jesteście takimi właśnie bardzo starymi duszami. I to drzewo zachęca do dalszej, spokojnej, wytrwałej pracy, do tego rozwoju, do rośnięcia, do cierpliwości i do konsekwentnego trwania. Więc jeżeli myślicie o jakiejś konkretnej relacji, to ona ma bardzo głębokie korzenie i ona jest trwała. Pomimo mroków, ciemności, które wspólnie przechodzicie, odkrywacie siebie. Siebie samych i siebie nawzajem. I myślę, że właśnie wchodząc w czas tej wiosny, kiedy drzewa właśnie puszczają soki, kiedy to życie w nich się odradza, i to jest takie bardzo pulsujące życie wewnętrzne, które już przecież trwa, tam te soki już płyną, ta energia jest wyczuwalna, a na zewnątrz one jeszcze są bezlistne. To właśnie to jest taki czas w Was, takiego bardzo intensywnego przepracowywania czegoś wewnątrz, co zostanie za niedługo zamanifestowane czymś zewnętrznym. Być może jakąś twórczością, jakąś taką kreatywnością, która pokaże to całe Wasze wewnętrzne bogactwo. I pomimo jakiegoś lęku przed tym, co będzie, jakichś obaw, które macie ze względu na przeszłe doświadczenia, na taką długotrwałość czegoś, na takie może już zbyt cierpliwe czekanie na coś, to właśnie tu będzie owoc, bo drzewa wydają owoce i właśnie to będzie czas, kiedy zaczniecie rozkwitać, zaczniecie oglądać ten świat nie tylko od wewnątrz, będziecie widzieć też na zewnątrz czymś konkretnym. Właśnie tym ulistnieniem się teraz całego świata, tą zielonością, która będzie taka soczysta. Więc Wasze relacje, Wasza ta konkretna relacja będzie się rozwijać, bo taki jest cykl natury. I Wy to już zauważyłyście i Wy tego nie chcecie powstrzymywać. Wy się na to otwieracie. Bo to jest właśnie ta wewnętrzna mądrość kapłanki, która to wie. Zresztą tu obie karty i księżyc, i kapłanka są powiązane z księżycem, z tą podświadomością, z tym widzeniem więcej, inaczej, z tym czuciem, przeczuciem, intuicją. Więc włączcie na maksa intuicję, słuchajcie jej. Bądźcie w zgodzie z tym, co Wam podszeptuje, bo to jest najwłaściwsza droga. Będą się działy takie cuda, właśnie jak to wiosną, aż nie możemy uwierzyć, że wszystko nagle ożywa. I tutaj właśnie czuję takie ożywanie relacji, które może przeszły swoje. Tutaj czuję Wasz wzrost i rozkwitanie. I ogromnie przebogaty ten wewnętrzny świat, który jest źródłem Waszego życia, Waszej pracy,
waszego wewnętrznego rozwoju. I czuję tutaj uzdrowienie, czuję tu właśnie rozkwitanie i taką trwałość, stałość, w której się coraz bardziej osadzacie i czujecie się bezpiecznie. I czujecie się też częścią całego ekosystemu. W ogóle dotykajcie drzew, przytulajcie je, bo to drzewo jest symbolem właśnie teraz ożywania, życia. To jest bardzo głęboki dla was symbol. I czuję też, że właśnie wychodzicie z jakiegoś ciemnego miejsca, z ciemnego lasu. Idziecie właśnie ku słońcu i właśnie może też przed świtem jest ten moment, kiedy jest najciemniej. Ale właśnie zaraz wyjdzie słońce. Zaraz się wszystko rozjaśni, jak gdyby nawet wiecie o tym już, że tak będzie, bo to przeczuwacie. I jestem bardzo ciekawa, jakie właśnie są wasze przemyślenia, to co się pojawia w trakcie tego czytania, to co usłyszałyście w sobie na hasło drzewo, na to zobrazowanie tutaj przez panią Joannę Olekszyk, autorkę razem z Katarzyną Miller, tych przepięknych kart symboli. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, jak to jest u was. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i życzę głębokiej i pięknej pełni. Witajcie, kochane raki, na czytaniu z kart tarota na pełnię w wadze, która jest o relacjach, która przywodzi na myśl właśnie, jak tworzycie te relacje, jak w nich współistniejecie. I myślę, że dla was są one odbiciem, zresztą tak jak u każdego z nas, to kogo spotykamy, to jakie mamy po drodze wyzwania, problemy, jest odbiciem tego, z czym zmagamy się w środku. Bo jest tutaj właśnie spośród kart symboli, bo właśnie takie użyłam w tym czytaniu karty Katarzyny Miller i Janny Olekszyk, właśnie pełne symboli, które są odczytywane nieraz w sposób jednoznaczny przez całą grupę, przez całe społeczeństwo, przez ogół, ale z drugiej strony każdy symbol to jest duża też wieloznaczność, to jest cała głębia, ale też subiektywność. Bo każdy z nas ma swoje doświadczenia i symbol, który dla kogoś może być, tak jak w tym przypadku lustro, zwierciadłem duszy, widzeniem czegoś więcej, jakiejś głębi, dla innych może być oznaką próżności, ciągłego sprawdzania, jak wyglądam. Dla każdego z nas ma ono specjalne znaczenie w naszym życiu. I właśnie chodzi mi o to, żebyśmy włączyli to, co jest bardzo takie osobiste nasze też, przesłanie, które mam tutaj dla was. Więc włączajcie swoją intuicyjność i to, co podczas czytania lub podczas patrzenia na ten symbol przyjdzie do was, jest taką formą rozmowy waszej ze sobą, z wszechświatem. Ja teraz spróbuję to zinterpretować po swojemu i być może w tej interpretacji też będzie coś dla was. I lustro kojarzy mi się właśnie odnośnie relacji, które współtworzymy, że właśnie tutaj jest jakaś lustrzana relacja, to znaczy przepracowujecie coś wspólnie z jakąś bliską wam osobą, która ma dokładnie takie podobne do was problemy i to was łączy, to jest takie odbicie tego, co też dostajecie właśnie od strony waszego partnera, partnerki, taki feedback i to jest też pokazywanie się problemu, który wynika
waszej relacji jako problem, który trzeba przepracować wewnątrz siebie. To jest problem, wyzwanie. To się pokazuje właśnie jak w lustrze. To, co w nas jest nie ułożone, niezdrowe, nieuzdrowione, dotyka nas jakimś brakiem u kogoś. Bo widzimy bardziej w lustrze niż u siebie. Więc oboje macie tutaj jakieś ograniczenia, jakieś schematy, którymi się posługujecie, jakąś niemożliwość, z której chcecie wyjść. Karta 8 mieczy to jest karta bliźniąt. Jowisza w bliźniętach. Być może macie do czynienia z bliźniętami, że ta relacja to jest właśnie ktoś spod tego znaku. I tutaj oboje macie za zadanie wyjść poza własne ograniczenia, nie tłumić swoich uczuć, bo one po prostu są. I tutaj pokazuje się to w 7 kielichach, które tutaj nazwane iluzorycznym sukcesem. Bardziej odczuwam jako wejście bardzo głęboko w ten wasz wspólny wewnętrzny świat. To jest bardzo głębokie i mocne połączenie, bo karta 7 kielichów to jest energia Skorpiona. Skorpion i jednocześnie Wenus. Teraz aktywowana bardzo też wodnym znakiem, jakim są ryby. Więc tutaj jest w was to rozmiękczenie, to połączenie z uczuciami. I wy wiecie, że to jest głębokie, że to wchodzi coraz głębiej. Może też tutaj jest trochę tej iluzji, takiego rozmarzenia, projektowania na partnera czegoś, co nie jest realne. Może to jest patrzenie przeszłymi wydarzeniami, może schematem doświadczeń z przeszłości, jakichś przeszłych relacji. I to jest bardziej o nas samych niż o partnerze. Bo to lustro, to zwierciadło, to jest symbol naszego ja, prawdziwego naszego oblicza, takiej samooceny, świadomości siebie. Może, drogi raku, potrzebujesz spojrzeć na siebie tak naprawdę i odnaleźć się w swoim odbiciu. Może częste patrzenie w lustro pomoże ci w takim zaakceptowaniu do końca siebie. Nie uciekaj od siebie wzrokiem. Wpatruj się w siebie i coraz bardziej kochaj siebie. Skoro tutaj pokazało się to lustro, to może potrzebujesz coś dokładniej zobaczyć, drogi raku. Bliżej się przyjrzeć sobie. A zobaczysz też więcej w twojej relacji. Zauważysz coś, czego dotąd nie widziałeś. Nie widziałaś. Bo jesteś odbiciem dla swojego partnera, partnerki. Dźwigacie prawdopodobnie podobne rzeczy do przepracowania i pokazujecie sobie je nawzajem, dotykając być może jakichś czułych miejsc, nawet sprawiając sobie zawody, przykrości, ale jest tutaj w tej relacji rozpoznawanie siebie i swoich własnych ograniczeń. I zdecydowanie też to lustro pokazuje wzajemność. Ale także czuję tutaj tęsknotę, gonienie za iluzją, za marzeniami i wchodzenie w taki inny świat, bardzo duchowy. To jest trochę kontakt też z innym wymiarem, zauważenie tego innego wymiaru, zauważenie tego na planie duchowym,
odkrywanie swojej duchowej ścieżki. Może właśnie tego drugiego kogoś, kto jest naszym odbiciem. Tego kogoś, kto być może w jakiś sposób jest naszym przeznaczeniem. To spotkanie było ukartowane gdzieś wcześniej, zaplanowane przez właśnie wasze dusze, żeby ze sobą popracować, żeby przez takie mocne przyciąganie, jakie wobec siebie odczuwacie, móc was nakłonić do tej pracy, która jest potrzebna, żeby pokonać coś właśnie w sobie, żeby zrozumieć siebie samego, samą lepiej, żeby móc też współistnieć w tej wyjątkowej relacji, w której jesteście. Ale każdy napotkany człowiek, każdy napotkany problem, każda sytuacja w jakiś sposób, jak w lustrze, odbija nam to, z czym chcemy popracować lub nie chcemy czegoś widzieć, ale to się nam w jakiś sposób chce pokazać. I właśnie ja tutaj tak odczytuję to lustro. Jako połączenie ze sobą samym. Jako zaakceptowanie siebie samego. Jako uwidzenie czegoś, czego nie chcieliśmy dotąd zobaczyć. I myślę, że to bardzo dotyczy uczuć. Bo jest tutaj energia tych siedmiu kielichów, które bez tego zaakceptowania one będą puste i niewypełnione. Bez pokonania tych właśnie swoich starych schematów, które nas ograniczają, które tłumią te nasze uczucia, nie ma pójścia do przodu. I wy właśnie teraz nad tym pracujecie. I myślę, że macie tutaj jakieś sukcesy już, że już są jakieś kroki, decyzje poczynione, co dalej, żeby właśnie pracując nad sobą móc układać świat wokół siebie. I myślę, że to jest właśnie najbliższy czas, takie dowiadywanie się o sobie czegoś, patrząc na drugiego człowieka, który jest właśnie tym naszym odbiciem, z którym jesteśmy w jakiejś wyjątkowej relacji. Ale też każda relacja, którą współtworzymy, jest wyjątkowa, bo właśnie mamy te bezpośrednie przekazy, czego nam brak, czego potrzebujemy, co robimy nadmiarowo, kim jesteśmy sami dla siebie, czy szanujemy siebie, czy dajemy sobie prawa do bycia sobą. To właśnie odzwierciedlają te nasze relacje z innymi. I tak rozumiem właśnie to zwierciadło, to lustro, które się tutaj pojawiło. I bardzo ciekawa jestem, jak to z wami zarezonowało, ta moja interpretacja. Na ile macie właśnie własne przemyślenia, własne odczucia. Bardzo proszę, podzielcie się tym ze mną w komentarzach. A ja życzę wam przepięknej pełni, która wam coś pokaże, jak w lustrze. I pomoże wam porzucić właśnie jakieś stare schematy i otworzyć się na uczucia, na miłość. Witajcie, drogie lwy, na czytaniu na pełnię w wadze, która mówi o relacjach i myślę, że w waszym przypadku też tak jest. Ja tutaj użyłam nie tylko kart tarota do tego czytania, ale również kart symboli Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. I chciałam wywołać taki efekt, żebyście szukali w tym, co ja mówię, w tym, co do was przychodzi,
jakichś symboli, jakiejś formy porozumiewania się wszechświata z wami. I właśnie to jest język symboli. Tutaj dla was wyszedł motyl. Więc też taki niezwykły symbol, który z jednej strony rozumiemy wszyscy globalnie jako jakąś kolorową postać delikatnego stworzenia, które jest na chwilę. Ale jak się głębiej nad tym zastanowić, być może ten właśnie symbol wywoła u was jakieś wspomnienie, spowoduje jakieś połączenia gdzieś w środku was z emocjami, z czymś, co wydarzyło się kiedyś, z czymś, z czym kojarzy wam się właśnie motyl. I to będzie bardzo subiektywne, bardzo wasze. Więc włączajcie w to własną intuicyjność, a ja postaram się opowiedzieć to, co przychodzi do mnie, jak patrzę na te karty. I mnie na przykład kojarzy się to z efektem tak zwanego motyla. To znaczy, że jakaś niewielka zmiana, taki właśnie delikatny trzepot skrzydeł motylich potrafi zmienić coś po drugiej stronie globu. Potrafi wywołać kataklizm, choć jest to tak delikatna i subtelna zmiana. Bo motyl kojarzy się właśnie z czymś zwiewnym, delikatnym, ulotnym, krótkotrwałym. I wydaje się, że nie ma na nic wpływu, nic nie znaczy. A jednak może zrobić bardzo wiele. Zresztą motyl jest też symbolem transformacji, takiej wewnętrznej przemiany. Bo przez to, że jego cykl życia wygląda tak, a nie inaczej, że on przepoczwarza się właśnie z jakiejś brzydkiej gąsienicy, takiego cudnego motyla, który ma zupełnie inną postać. To właśnie oznacza z jednej strony właśnie tą wielką zmianę, to takie przepoczwarzanie się, to takie zmartwychwstanie w zupełnie inny sposób, ale też oznacza tą przepiękną formę, którą możemy zauważyć. To jest tak jak z brzydkim kaczątkiem, które nagle przygląda się w lustrze wody i widzi, że jest pięknym łabędziem. Tak tutaj jest też z motylem, który nagle zauważa, że ma nowe możliwości, że może fruwać, że właśnie jest przepięknym stworzeniem. I tutaj traktuję właśnie tą sytuację, która was dotyczy, że właśnie takim efektem motyla, jakąś taką subtelnością, delikatnością lub chwilowością czegoś, coś się bardzo zmienia w waszym życiu. Coś się zawala, ale w tym pozytywnym znaczeniu, bo gruzuje się coś, co nie działało. Coś, co było źle zbudowane i właśnie usiadł na tym motyl. I to wystarczyło, żeby ta wieża runęła. Żeby ta budowla, która miała już się ku upadkowi, żeby wreszcie upadła i uwolniła was od czegoś. Bo jest tutaj energia wieży z Wielkich Arkan, która właśnie jest takim zgruzowaniem się czegoś, rozwaleniem się jakiejś sytuacji, jakiejś relacji być może, jakąś burzą, która teraz coś oczyści i dzięki temu będzie można porozmawiać, ułożyć coś, bo następna energia to jest umiarkowanie. To jest właśnie dogadanie się, to jest poukładanie czegoś, to jest harmonia, równowaga. Więc coś powraca do jakiejś pierwotnej równowagi.
Może w ogóle brakuje Wam właśnie tej lekkości, tego motyla. Już chciałybyście, drogie lwy, przeobrazić się z tej gąsienicy, która nie ma tylu możliwości. Chcielibyście właśnie lekko pofrunąć, poczuć swoje piękno, cieszyć się nim. Motyle też przywodzą mi na myśl właśnie ten czas, który przychodzi, wiosna. Wszystko ożywa, wszystko się zmienia. I właśnie zaczynają fruwać motyle. Więc, drogie lwy, myślę, że przed Wami jest jakaś potężna transformacja, jakaś taka zmiana od wewnątrz, takie przeistoczenie się w kogoś, kto docenia siebie, w kogoś pięknego. I dzięki tej zmianie nagle wszystko inne się zmienia i powraca do jakiejś równowagi. Coś się harmonizuje, coś się wreszcie układa. Jest tutaj jakaś unia, jest wreszcie rozmowa, jest kompromis w związku, ale nie kosztem Was. Nie kosztem Waszej uległości. Bo czuję tutaj zyskanie wolności. Po Waszej stronie jest poczucie życia, kolorów, tej wiosny. I mam nadzieję tylko, że nie będzie to na chwilę, że to będzie coś bardziej trwałego. Bo tutaj arkana wielkie, które dla Was wyskoczyły, mówią o długotrwałości tych zmian. Więc zauważcie, jakich przemian dokonujecie w sobie. Trwajcie, utrwalajcie je, nie rezygnujcie i po prostu bądźcie wolne i szczęśliwe. I bardzo ciekawa jestem, jak Wy odbieracie tego motyla, jak Wy traktujecie ten symbol i w ogóle jak Wy odbieracie to czytanie, jak się w nim odnajdujecie. Bardzo proszę, dajcie znać w komentarzu. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogie panny, na czytaniu na pełni w wadze, która bardzo mówi o relacjach i też relacjami tutaj będziemy się zajmować. Zwłaszcza, że z kart Tarota macie tutaj energię dwóch mieczy. To jest księżyc w wadze. To też jest potwierdzenie właśnie, że to chodzi o relacje. Jest tutaj też karta spośród kart symboli Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. I użyłam tych kart, żeby pobudzić Waszą aktywność, Waszą intuicję, żebyście spojrzeli też po swojemu na ten symbol, z czym on się osobiście Wam kojarzy. Bo wiadomo, że pewne symbole od razu uruchamiają w nas taki przekaz bardzo archetypowy dla danego zwierzęcia. A tutaj właśnie mamy ze zwierzęciem do czynienia, to jest wąż. I z czym on Wam się kojarzy? Co od razu na wstępie czujecie, myślicie? Czego on może być symbolem w Waszym życiu? Co tutaj pokazanie się tego węża może dla Was oznaczać? Ja oczywiście zrobię to po swojemu. Właśnie włączam teraz intuicję i będę opowiadać to, co ja tutaj czuję i widzę dla Was. Wąż kojarzy mi się z przemianą, z transformacją, z rozwojem, ponieważ wąż zrzuca skórę co jakiś czas, żeby móc urosnąć. Odświeża się w ten sposób i tutaj czuję właśnie taką jakąś Waszą wewnętrzną przemianę. Dla niektórych z Was na pewno wąż może kojarzyć się z jakąś trucizną, z jadem, z lękiem przed tym takim nieznanym ruchem. Tak jak Indiana Jones nie bał się niczego, tak jego słabym punktem
były właśnie węże. Być może mamy właśnie jakiś lęk zapisany w genach. Boimy się takich śliskich stworzeń, które na przykład nie mają nóg. Są szybkie, przy tym zwinne, tajemnicze, a w dodatku potrafią śmiertelnie kąsić. Bo oczywiście jad węża potrafi być zabójczy. Ale też wiemy o tym, że te toksyny mają bardzo niezwykłe właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, są wykorzystywane w medycynie. Mamy przecież właśnie węża Esculapa, który jest mocą uzdrawiania, jest w wizerunku i symbolice medycznej. Ale jest też kaduceusz, który jest taką równowagą pomiędzy dobrem i złem. Pomiędzy białym i czarnym. I tutaj też, zobaczcie, jest w tym wizerunku ta różnica pomiędzy jasnym i ciemnym. Ale jest też harmonia pomiędzy jednym i drugim. I o tej harmonii mówi tutaj energia dwóch mieczy. Tak jakby przywrócony został pokój i spokój w waszych relacjach. Poznaliście wzajemnie swoje dobre i ciemne strony. Te dwa miecze mówią też, że potraficie ze sobą rozmawiać. I dzięki temu możecie budować coś od nowa, odnawiać coś, uzdrawiać. Bo jest też as dysków, as pentakli, który mówi właśnie o nowej szansie, którą sobie dajecie. Po czasie trudnych zmian, takiej transformacji, którą przeszliście oboje. Żmija w ogóle jest synonimem kogoś, kto robi coś fałszywie, jest złośliwy, dwulicowy, podstępny. I to jest takie jednoznacznie negatywne skojarzenie. I na przykład w kartach Lenormand żmija oznacza właśnie kogoś takiego, kto mąci, kto przeszkadza, kto robi coś niewłaściwego w waszym otoczeniu. I być może, że ktoś taki miał wpływ na waszą relację, bo tutaj rzeczywiście czuję, że mówimy o jakiejś relacji, która zaczyna być uzdrowiona bardziej przez to, że wy uzdrawiacie coś w sobie, że zauważacie właśnie te złe wpływy z zewnątrz, że umiecie znaleźć harmonię w sobie, że rozmawiacie o tym, że dajecie sobie na coś szansę, że zaczynacie budować coś wspólnie, coś właśnie razem. Ale dzięki tej zmianie w sobie, dzięki tej transformacji. Ja tutaj w ogóle czuję taką magię tej przemiany, takie odkrycie w sobie jakiejś właśnie głębi, jakiegoś znaczenia czegoś, całego procesu, zrozumienie tego. I wyzdrowienie takim Esculapem i zharmonizowanie takim kaduceuszem. I ogólnie to przywraca jakąś równowagę. To daje jakąś nową możliwość, szansę na coś. Myślę na coś, co będzie trwałe, stałe, bo wy jesteście właśnie już tacy na innym etapie, jesteście w rozwoju, już zrzucacie tą starą skórę, która was ogranicza. I też jesteście bardziej otwarci na te ograniczenia innych, którzy mieli też je na sobie. I to może tylko budować, to może tylko otwierać bardziej. Więc ja tutaj czuję właśnie takie ogromne przemiany wokół was, bo dokonaliście wielkiego przetworzenia w sobie i to się odbywa właśnie głównie teraz w waszych relacjach.
coś się zaczyna układać. I bardzo ciekawa jestem, jak odniesiecie ten symbol do własnego życia, na ile właśnie to jest dla Was strach, na ile to jest coś, z czym macie dobre i pozytywne skojarzenia. Jak to jest u Was? Jestem bardzo ciekawa. Proszę, napiszcie mi w komentarzach i w ogóle, jak odnajdujecie też moje czytanie, co to dla Was jest za przekaz. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Życzę dobrej i pięknej pełni.